Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce. Na trakcie pamięci męczeństwa i walki Żydów przy ulicy Lewartowskiego 6 znajduje się pomnik Szmula Zygielbojma. Odsłonięto go w 55. rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim 22 lipca 1997 roku. Szmul Zygielbojm, urodzony w 1895 roku, polityk żydowskiej partii Bund. Na początku wojny w 1940 roku przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie jako reprezentant ludności żydowskiej i partii Bund został członkiem Rady Narodowej przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie. W czasie swojej działalności politycznej starał się nagłaśniać tragedię narodu żydowskiego. Zygielbojm spotkał się z emisariuszem Janem Karskim, który oprócz ustnej relacji o sytuacji Żydów w gettach i obozach przekazał list przedstawiciela Bundu z Polski. Wiemy, że tam w wolnym świecie nie można uwierzyć w to, co tu się z nami dzieje. Zróbcie więc coś, co zmusi świat do uwierzenia. Słowa wyryte na pomniku pochodzą z rozpaczliwego, pożegnalnego listu, który Szmul Zygielbojm napisał do prezydenta Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza i prezesa Rady Ministrów, generała Władysława Sikorskiego. List datowany jest na 11 maja 1943 roku. Od niemal miesiąca w getcie warszawskim trwa powstanie. Szmul Zygielbojm robi co może, żeby powiedzieć światu o zagładzie polskich Żydów. Bez skutku. Ostatecznie, kiedy w getcie warszawskim trwa walka, a do polityka dociera wiadomość o śmierci bliskich, popełnia samobójstwo. Przez śmierć swą pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat się przypatruje i pozwala lud żydowski wytępić. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafiłem tego dokonać za życia, może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz, jeszcze w ostatniej bodaj chwili, uratować od niechybnej zagłady tę garstkę Żydów polskich, jaka jeszcze żyje. Życie moje należy do narodu żydowskiego w Polsce, więc je daję.